Hej, zapraszam Was na rozpakowanie pierwszej paczki roślinnej w tym roku i większość z tych roślin to kaktusy wreszcie, bo do tej pory było więcej sukulentów na moim kanale. Była tutaj załączona ulotka w miesięczniku darmowym online w języku angielskim. Jeżeli ktoś zainteresowany jest, to znajdziecie informacje w opisie tego filmiku. A roślinę kupiłam w tym dobrze już pewnie Wam znanym z moich wcześniejszych wideo w sklepie online, moim ulubionym. I akurat się zdarzyło, że otworzyłam paczuszkę z gimnokalicjum, którego nie zamawiałam, więc jest to darmowa roślina, co zawsze cieszy. I jak wiecie, ja bardzo lubię tego rodzaju kaktusy, czyli gimnokalicjum. Następna tu mamy Alestory. Możecie też spotkać się z nazwą Rebutia pygmea, odmiana właśnie Kenzei. Zdrowy korzeń. Roślinka może tak samo w sobie nic ciekawego, ale jak zakwitnie, to naprawdę robi wrażenie. I stenokaktus. Mam kilka w swojej kolekcji, ale wszystkie wszystkie kwitną na biało-różowo, zaś ten powinien zakwitnąć na żółto. I spójrzcie, ma tyle tych cierni, że nie widać charakterystycznych pofałdowanych żeber. I tutaj jedyny nie kaktus to litops i już jak widać wyłania się powoli nowa para liści. Kolejna roślina to również gimnokalicjum, gibbosum. No, ciernie ma niesamowite. Ten z kolei ma białe, a mam jeszcze drugą odmianę z takimi ciemniejszymi cierniami. Później Wam pokażę wszystkie te rośliny już w doniczkach. I wreszcie kolejny stenokaktus. No, tutaj już widać te charakterystyczne pofałdowane żebra, ale te ciernie są i jasnego koloru, i jakie długie. Przepiękna roślina, tutaj porównanie tych dwóch stenokaktusów. No dobra, czas posadzić je do doniczek. Zaczynam od litopsów i tutaj mam podłoże, na które składa się 90% perlitu i żwirku. Jakbym miała pumeks, to bym również dodała pumeks, ale jeszcze nie przyszedł. A tak 10%, nawet może trochę mniej, to jest materiał organiczny, czyli ziemia. Także posadzę tą parę litopsów i po przesadzeniu odczekam tak z około tygodnia i trochę podam im wody. Generalnie tylko po to dodam wodę, żeby się przyzwyczaiły do nowego środowiska, natomiast nie będę generalnie podrywać, dopóki ta zewnętrzna para liści nie wyschnie prawie że na wiór, bo nowe liście, które tam w tej szczelinie się pojawiają, czerpią właśnie wodę z tej starej pary liści. Tak się powoli przymierzam do zrobienia filmiku na temat właśnie podlewania litopsów. Albo żywych kamieni, inaczej są też znane. I tutaj tylko pędzelkiem pozbędę się kurzu i dodam etykietkę i to wszystko. Natomiast tutaj już mam podłoże do kaktusów, czyli dodałam więcej tutaj ziemi, niż to miało miejsce w przypadku litopsów. I tutaj dodaję również aktywny węgiel, o którym już niejednokrotnie wspomniałam w moich wcześniejszych filmikach, bowiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zgnilisty, rozwojowi chorób grzybowych. I jeszcze tylko do góry posypię, dosypię takiego żwirku, tak żeby to trochę ładniej wyglądały. Tu nie będę pokazywać wszystkich roślin, jakie wsadzam do doniczki, no bo proces jest ten sam. Ale przy okazji chciałam Wam
zaprosić do komentowania, do polubienia filmików, do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami. I jak naciśniecie dzwoneczek, to wówczas powiadomi Was YouTube o nowym filmiku na moim kanale. A ta cała aktywność od strony widzów pozwala na rozszerzenie zasięgu mojego kanału. Także z góry dziękuję. Te kaktusy może wyglądają tak nieco odwodnione, ale to jest całkiem normalne, no bo przecież przez zimę nie były podlewane i ja także nie podleję ich do prawdopodobnie do początku kwietnia. Natomiast w sezonie, jeżeli bym je przesadzała latem na przykład, to odczekuję tak z tydzień, może nieco dłużej, nawet zanim podam im wodę. No a tak już się prezentują w doniczkach. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje nowe zakupy. Trzymam kciuki, żeby pojawiły się pąki, bo chciałabym zobaczyć właśnie przy tych dwóch nowych stenokaktusach żółte kwiaty. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki za obejrzenie. Pa!